Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy młodą kapustę kiszoną. Potrzebować będziemy 2,5 kg kapusty, jedną marchewkę, 5 deko soli, w moim przypadku jest to sól himalajska, ale może być zwykła, i kminek. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć liść laurowy. Kapustę drobno poszatkuję i zasolę, zostawię na pół godziny, a później przełożymy do słoika. Marchewkę zetrę na tarce o dużych oczkach. Kminek dodam do smaku. Teraz rozdrabniam kapustę. Kapustę już mam poszatkowaną, marchewkę startą. Dołożyłam sobie 4 liścia laurowe i kapustę opruszam solą i kminkiem. Kminek niekoniecznie, ale ja lubię. Pomaga trawić. I kapustę pozostawię na 30 minut. Dokładnie wymieszam. Kapusta pod wpływem soli zmniejszy swoją objętość i później ją przełożę do słoika. I będziemy mieli młodą kapustę kiszoną. Kapusta zmniejszyła swoją objętość. Teraz przełożę do słoika, dokładnie uciskając drewnianą pałką, i obciążę takimi kamieniami. Kapustę będziemy kisić około 5 dni i jest zdatna do spożycia. Przekładam kapustę do słoja. Kapustę przełożyłam do słoja i teraz obciążę. Jeżeli nie mamy, to należy czymkolwiek obciążyć, ponieważ podczas fermentacji wydzielają się soki i kapusta musi być obciążona. I tak jak wspominałam, kapustę pozostawiamy do około 5 dni. 4-5 dni, to w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu. A tutaj już mam ukiszoną kapustę po 4 dniach. Przełożyłam sobie do szklanego pojemniczka i przechowuję w lodówce fantastyczną młodą kapustę. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Młoda kapusta kiszona.